Jak oszczędzać ciepło? Porada siódma. Zadbaj o części wspólne budynku. Zadbaj o części wspólne budynku. Zamykaj drzwi i okna na klatkach schodowych, piwnicach i suszarniach. Nie należy przegrzewać pomieszczeń wspólnych, ale też doprowadzać do zbytniego wychłodzenia budynku. To już ostatnia porada. Jeśli zastosowałeś się do naszych wskazówek, zaoszczędziłeś 30% ciepła. Zapraszamy do obejrzenia naszych kolejnych poradników pomagających efektywnie korzystać z ciepła. Dziękujemy!